Polska kocha wolność. Zacytuję mojego dawno nieżyjącego ojca, nawet jeżeli to jest wolność wyrzucania śmieci na tą, na klatkę schodową. Otóż, a mówiąc poważnie, wolność, ja może przypomnę starą marksistowską definicję wolności. Wolność to uświadomiona konieczność. I od razu uprzedzając, ja nie cytuję tego jako przekonana marksistka, tylko jako osoba, która doskonale wie, że wolność bezgraniczna to jest po prostu utopia. W związku z tym zastanówmy się dobrze w demokracji, co oznacza, co oznaczają granice wolności. Jeżeli weźmiemy Europę z jej systemem Rady Europy, Konwencją Europejską o podstawowych wolnościach i prawach człowieka, to przecież tam dokładnie widać, że lansuje się nie koncepcję wolności bezgranicznej, ani wolności do wyrzucania śmieci na klatkę schodową, tylko wolności determinowanej, godną ochrony wolnością innych. A zatem znów wolność to uświadomiona konieczność, tylko oczywiście kryteria są inne. Komentarz zgeneralizowany do tego właśnie pytania. Polacy weszli w okres transformacyjny z ogromnym bagażem naiwnych nadziei i z niezmiernie słabym przygotowaniem do takiego zorganizowanego współżycia społecznego. Zrozumienia, jakie są mechanizmy, szacunku dla tych mechanizmów i braku zrozumienia, że ekspresja wolności wymaga również umiejętności korzystania z tej wolności, o czym mówi właśnie Europejska Konwencja, o czym mówią teoretycy filozofowie i teoretycy państwa prawa, no ale tego myśmy się nie mieli kiedy nauczyć, bo dla nas, wedle mnie, to jest moje osobiste głębokie przekonanie, które żywię od czasów uprawiania działalności jako Rzecznik Praw Obywatelskich i zakończenia tej działalności. Nam ciąży brak przyzwoitego wieku XIX. Umiejętności nauczenia się tego, czego uczył wiek XIX resztę Europy. Myśmy tego nigdy nie nauczyli. Państwo było zawsze wrogie. Państwo trzeba było obejść, oszukać, no, albo dać się ujarzmić jako nieszczęśliwa ofiara. Państwo nigdy nie było kanałem, dzięki któremu można było realizować własną wolność. I to jest nasz problem. Kolejna kwestia. A co z równością? Co z równością? Przecież znów, to bardzo znowu, to autentyczny cytat, już w tej chwili troszeczkę zapomniany. Pamiętam z festiwalu właśnie wolnościowego. Jakaś jejmość przemawiająca w akcie dziejowego buntu, dosyć podobne zresztą emocje, jak w tej chwili panują, krzycząca głośno, wszyscy mamy jednakowe żołądki. Otóż ja odpowiadam, żołądki to my mamy jednakowe. Nie mamy jednakowych głów i nie mamy jednakowych umiejętności, jednakowych charakterów, jednakowej dyscypliny. W związku z tym znów pytanie o równość. Tak jak relatywna jest wolność, tak samo w pewnej mierze relatywna jest równość. Poza tym nie mamy jednakowych żołądków. Mamy jednakową szansę, a w każdym razie powinniśmy mieć wspomaganą jednakową szansę na uczestnictwo w życiu publicznym. Tę równość szans można nam zapewnić, w tym sensie doprowadzić wielbłąda do wody, ale się za niego człowiek nie napije, to musimy się napić sami, musimy umieć z tego skorzystać. Wtedy będzie równość. A ta równość, która jest zapisana w Konstytucji, to jest równość traktowania, to jest obowiązek organów państwa, żeby jednakowo traktował wszystkich obywateli. Natomiast jeżeli są obywatele słabsi, to im trzeba tę słabość w pewnych granicach zrekompensować. Nierówność, oczywiście, że nierówność, tylko w imię osiągnięcia równości na wyjściu z innego punktu widzenia. Oczywiście nie mam zamiaru streszczać w pigułce, bo byłoby to straszliwą wulgaryzacją różnych filozoficznych samych problemów, które równość stwarza. Z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia prawnika, równość jest problemem
jak funkcjonuje prawna armatura państwa. I gdybym miała mówić o takiej dolegliwości, której zaradzenie prawdopodobnie by nieco pomogło w naszych obecnych kłopotach, to ja bym powiedziała tak. Równość wymaga, abyś był traktowany tak, jak ci to zadeklarowało prawo. Natomiast jeżeli aparat państwowy, znów, traktuje obywateli wedle tego, kto silniejszy w ramach prawa i kto nie może sobie wydrzeć szacunku dla swojego statusu, to jest nasz problem, to wtedy mamy do czynienia z nierównością. I to budzi taki instynktowny bunt, niechęć do establishmentu. Tego jesteśmy świadkami.